No dobrze, jedziemy dalej ze speedrunem. Szukam sobie nowego przeciwnika i jest przeciwnik niecałe 2000. Dobra, E4. Może D5 jeszcze. Spróbujemy zagrać Skandynawa. Ten ruch nie jest dobry, bo gram C5. Goniec świetnie wyjdzie. Bitka od razu, skoczek chodzi fajnie, z tempem. Jeżeli tu, to też się nie przejmujemy. What? Hetman F4, poczekajcie, to w ogóle mnie zadziwił. Co to za ruchy? Hetman C7 gram i chcę tutaj. No skoczek F3, jasne, a E6 nie działa? A, bicie, przecież hetman jest broniony, co ja gadam w ogóle. A to mnie zaskoczył bardzo. Wow. No jestem mega zaskoczony. Jest taki wariant w ogóle? Pierwszy raz coś takiego widzę. No dobra, pomyślmy co dalej. Może G6. Właśnie. Zagrajmy G6, goniec G7 i na tego pionka. No właśnie. Jeżeli zagrasz tutaj, będziesz chciał mi dać mata, to ja tutaj mogę zagrać skoczki, oczywiście hetmanem. Mata nie ma, ale no tak, na F7 skoczek H6 zawsze mam. Też E6 w ostateczności. Co, mój drogi przeciwniku, zrobisz? No bo G6, goniec G7 wygląda logicznie. Jak on ma wzmocnić pionka? No B3 prawdopodobnie, goniec B2. B3. On jeszcze skoczek C3 ma taki fajny chyba ruch. Bo i tutaj. No to zagramy tak chyba wtedy. Bo tutaj na B5 nie będzie groźne, bo nie wejdzie mi na D6. Wyprowadzę gońca, zawsze będę groził długą roszadą. Chwila, Krzysztof Budrewicz, goniec H6 grozi przecież, hello! W tym momencie jak skoczek nie wyjdzie i wieża nie obroni gońca, to grozi goniec H6, jeżeli skoczek się zasłoni, to jest F6. Wygrywam? Tu, tu, właśnie, będzie grozić. Goniec F4 chce zagrać, ale spryciarz, ale chyba mam teraz taki ruch. Jak masz się bronić? Hetman mnie nie atakuje. Jak goniec D3, to strzał. No tylko skoczek A3, ale wtedy ja ci biorę materiał. Biorę. Nie będę się nawet zastanawiał. Pionek więcej. No dobra, szach jest, no. To taką zagrać? Dobra, zagram tak, żeby nie było. On zrobił ruszadę. Poszedł na to, że tutaj będzie miał szybki rozwój. Dobrze zrobił. Będę musiał się tłumaczyć z tego pionkożerstwa. Właśnie. Właśnie. No dobra. Trzeba się tłumaczyć. Gram tak na razie, żeby tutaj atakować, zagrać za chwilę tutaj. Skoczek wejdzie, no to mogę wrócić. Chyba będę bez roszady. Będę trochę cierpiał. No ale goniec G7 chyba trzeba. Dobrze zagrał. To ja chyba źle zagrałem, mi się wydaje. Jakiś skoczek D4. Są tutaj dobre opcje dla niego. Według mnie przeciwnik ma spore szanse. Ze względu na to, że król mu jest w centrum. A moje pionkorzestwo się tutaj nie udało. Skoczek wleciał, no właśnie. Bo muszę w ogóle wrócić, on pójdzie tędy. Nie mogę tam wrócić. Skoczek H6 chyba muszę. Chyba tak. Chyba skoczek H6 zdecydowanie, żeby tu bronić. I przestawić szybko wieżę. Chociaż tutaj weźmie pionka. Pionek może nie będzie taki ważny. Ale muszę mieć opcję zagrania właśnie szybko wieżami. Dokładnie. Co, mój drogi przeciwniku, teraz mi tutaj będziesz chciał zrobić? Ale tak, słuchajcie, no trzeba uważać. Bardzo sprytnie zagrał. Ja myślałem, że on już ma kompletnie złą grę po debiucie, a to się okazuje, że to są jeszcze pewnego rodzaju pułapki. Takie strategiczne bardziej, właśnie na inicjatywę. No okej, bo chodzi o to, że tak, jeżeli skoczek odejdzie, no to ja mam zawsze skoczek F5, fajne posunięcie, takie, które broni króla jednocześnie, a z drugiej strony atakuje hetmana, więc to są ruchy z tempem, które dają właśnie czas. Jeżeli na przykład odejdzie goniec, to ja nie mogę sobie pozwolić na bicie pionka, bo wieża B1 i tam może być bardzo źle. Więc jednym pionkiem trzeba było się zadowolić, ale a no właśnie, a teraz tutaj, aha, bo on odejdzie hetmanem, ja zbiję on tu, jeszcze tam będzie atakował, to nie bardzo. W takim układzie
Gram wieża C8. No tak, muszę wejść na wolną linię. No nie mogę sobie pozwolić tutaj na... Właśnie, na jakieś tam pionkożerstwo. No to skoczek F5, tak jak mówiłem, wchodzi z tempem ładnie teraz. Hetman tutaj chce wziąć, to H5 prawdopodobnie muszę zagrać i będzie gitara. Taki ruch, to hetman broni, mam taki ruch też zawsze. No tak, bo ja tutaj bronię, ok, hetman E4. Chyba działa dobrze, bo taki też ruch grozi. Jeżeli skoczek zbije, zbijam hetmanem. Też wzięcie piona będzie ok. No i słuchajcie, mam hetman G4. No i tutaj wymienię hetmany. Wymiana hetmanów już jest tutaj dla mnie przypieczętowaniem prawdopodobnie zwycięstwa w tej partii. Tu mogę wybić sobie pionkiem. Mogę. Mogę wybić pionkiem. Bez problemu. Bo nawet ciekawym zagraniem będzie król E6. No dobra, on tu próbuje w ten sposób hetmany dziabnąć. No jak oczywiście wybijemy to, żeby mieć problem z głowy i chyba E6. Już najbezpieczniej tak zagrać. Wzięcie tego pionka jest możliwe teraz. Prawdopodobnie on go jakoś tam obroni, ale już wieża C4 wchodzi, czy wieża C2. Właśnie. Wieża C2 jest ok. Mogę wymienić wszystkie wieże. Gońcówka jest wygrana. Gońcówka gońcowa. I wieża tutaj. Bardzo chętnie wymienimy i wieża C2. Mogę podciągnąć pionka na białym polu. On nie zagra tak. Ok, tutaj mi atakujesz, ale to wzięcie tego będzie miało więcej sensu. Bo jak zbijesz mi tego, to ja zbijam ci tego i nawet wieżą. No dobra. Mamy to. Oczywiście trzeba uważać do samego końca. Nie można lekceważyć, ale tutaj już widać gołym okiem, że jest bardzo dobrze. I tak, i tak. Grozi ruch D3. Nie, nie grozi, bo król by zbił, ale mi się wpakował. Muszę tak zagrać. Albo tak. Po takim zagraniu teraz D3 grozi. No teraz i tak mogę tak zagrać. Tu. Okej. I zdobywamy sobie hetmana z macikiem nawet. Dobra, lecimy dalej. 2018. Przeciwnik 2009. Zagrajmy sobie może ostro, tym razem C5. Bicie. To ciekawe. I niech będzie E5. Ok, spróbujemy sobie zbić za chwilę tutaj. B4 będzie bronił. No to A5 kąsamy. Będzie bronił. Ok. Zbił. Wow. Zbijam gońcem. Ten pionek mi nie ucieknie. Będę zajmował się teraz rozwojem figur. Czy mogłem zbić tam z szachem? No mogłem. Teraz też mogę. Tutaj jest obrona. Dobra, to bijemy z szachem. Raczej on teraz tak nie zagra. Znaczy jak zagra, no może zagrać. Ale mam taki ruch albo taki. Myślę, że tu i E3 musi, co nie? Dobra, i D6. Myślę, że po prostu pionka obronimy w ten sposób. Tutaj skoczka na E4 nie ma. Skoczek D2, skoczek C4, coś takiego. Zawsze mam odejście. Dobra, gramy skoczkiem tutaj, bo tutaj była też jakaś tam groźba i roszada. Jesteśmy w domu. Skoczek D2. I teraz chyba mam strzałkę tu, bo jeżeli zbicie, to ja biję tu i odbijam gońcem, więc chyba taktyka zadziałała w tym momencie dobrze. Jeżeli przeciwnik zbije tutaj, to ja zawsze mogę jeszcze odbić tam, żeby zyskać tego piona mimo wszystko. Chociaż nie, no po wybiciu to mogę też po prostu zbić, bo zawsze po tym jest też bicie z szachem. W każdym razie taktyka. Taktyka działa. Aha, wieża B1 jeszcze jest, ale to odejście nawet tutaj chyba jest w porządku. Okej, okay. Przeciwnik zrezygnował z tego bicia, to goniec musi w takim razie, nie musi od razu uciekać.
Może, ale nie musi. Oba, idziemy tak. Idziemy tak, bo co? Po wybiciu dalej bijemy tu z szachem i tu odbijamy, więc jeszcze sobie pozwolę na wyprowadzenie gońca. Jak tutaj, to nawet tak. Jak tak, to tak. Jak tak, to nie wiem. Tak. Ok. Hetman D3. Czy tutaj zbić? Nie, no dobra. Odejdziemy sobie tak. Grozi ruch E4. Zresztą mamy też przewagę. Tu nie mogłeś zbić, nie, bo tam też byś plombę dostał. Myślę, że zaraz tutaj, tutaj, tutaj. I czy ty się jakoś wtedy bronisz? Nie bronisz się, mogę tak zagrać. Chyba goniec B5 musi przeciwnik. Właśnie. I chyba taki ruch jeszcze on ciekawy. Tak. I w ogóle te pionki teraz idą, nie? Na niego. Idziemy D4. Bitka. Mam bitkę tu. Jeszcze tutaj atakuję. Okej. Okay. Chyba figura więcej się zrobiła. No i powiedzmy, ja tu nie mogę, tu muszę, żeby bronić. Okej. Okay. No i wszyscy szczęśliwi. Wieża C8. Wyprowadzamy kolejną figurkę. Tutaj tak, tu atakujesz, dobra. Tutaj pionek jest też niby atakowany, poczekajcie. Może tak po prostu, skoczek nie wchodzi. No widzę, widzę. Aha, dobra. Tak, o właśnie, tu bronimy. Żeby już bezstresowo tutaj sobie działać. Nawet wieża C2. Skoczek F6, nie. A właśnie, będę musiał. H3 i tutaj mi dziabniesz. No dobra, ale dziabnę tam. Goniec też muszę go trochę poprawić. O, teraz mam taki ruch, przeciwnik pomógł. No dobra, bije na C2. Bije tu i bije tu, jeżeli mi zbijesz tego. Będzie bardzo fajne posunięcie goniec E3. Już nie jest. Zbijam kolejnego pionka. Ojejku, dostaję mata! Tutaj! Ale złapał mnie w ostatni motyw, który tutaj istnieje. Nie wierzę. Za szybko zagrałem, ale coś czułem, że tu pachnie. Pachnie inaczej, ojejku. Ajajajajaj. Nie wierzę, no nie wierzę, no. Dam mu tę przyjemność, no dobrze, 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 no tak. Rewanż poproszę. Odrzucił mój rewanż. Tu mamy pierwszą porażkę w speedrunie. Pierwsza porażka. I to w ogóle bez sensu. Za szybko zagrałem. No dobra. 2-120. Teraz to jestem teraz wkurzony. Tak sportowo oczywiście. No to lecimy. Spróbujemy coś ostrego. Bij. Dobra, to ja zbiję. Łee! Tym? Hetman B3. Centrum mam za friko. F4. No możesz tak, a to ja wrócę. Okej. Okay. I A4 chce tego skoczka stąd wygonić, zagrać gońcem. No dobra, masz A5, przepraszam. Idę tu. O, mogłem tam wziąć, znowu za szybko. To się przekłada, słuchajcie, właśnie na te partie, które się grało wcześniej bez sensu. Tutaj to mogę zbić, skoczek odbije, wieża będzie wolna, goniec wróci. No nie mam wyjścia chyba, bo mi zagrasz tak. No dobra, niech będzie. Hetmanem. Nie, nie, nie. Tak łatwo nie będzie. Nie wymieniamy hetmanów. No wrócimy sobie kulturalnie. Tam mogłem dziabnąć? Dlaczego nie mówiliście wcześniej? Nie, no chyba nie mogłem za bardzo tam na E6. Dobra, kończymy rozwój. No i goniec E3 z jakąś tam opcją D5. Odejdzie oczywiście hetman, to wieża C1. Tradycyjne, proste posunięcie na tego pionka. Będziemy się czaić. Goniec D3 bezpiecznie już.
Okej, mam takie posunięcie na przykład. Okej, jest bardzo dobrze. Grajmy tak. Z tego gońca spróbujemy skosić. Teraz tak, oczywiście. No i mam takie proste zagranie ze zdobyciem pionka. Gambit hetmański czasem jest bardzo prosty. Chwila. Tu mi zagrasz. Na każdym kroku pułapki. Tutaj skoczek, goniec tu, goniec tu. Dobra, jakoś to będzie, no. Jakoś to będzie, panie kolego. No tutaj zagrasz, szybko zagrasz tu. O kurczę, E5 nie widziałem. Znowu się będę musiał tłumaczyć. Nie widziałem E5. Będę musiał chyba hetmana poświęcić. No właśnie. Przełożenie poprzedniej partii na kolejną to jest zły pomysł. Czyli wszystko na spokojnie trzeba było, a nie tak łapu-capu grać na szybko. No dobra, ale przeciwnik nie dostrzegł tego ruchu. Dla nas dobrze. No dobra, dobra, gram tak, no gram tak. Póki co. Wieżą tutaj zagrasz, co, mój drogi przyjacielu? No zagrasz. Ale co, ja wtedy będę mógł dziabnąć tu? Kurczę, obronił. Ale to ja mogę teraz tak zbić i potem tak. Tak. I tu z szachem, dobra. To będzie działało. W gorszej wersji te E5 zagrał. Ale tam podstawiłem, no. Jestem zły na siebie, bo to motyw prosty jak po prostu. Prosty jak po prostu. No, nie wiem w sumie jak to nazwać. Prościutki motyw. No i dobrze, no. Król F8, zawsze wygrywający ruch. Skoczek D5 i wygrywamy, no. Tutaj opcja zbicia. Tutaj hetmana. Wszystko leci. Wszystko leci. A, bo z szachem. Nie, nie leci wszystko. Leci. Skoniec D6. Okej. Szukamy kolejnego przeciwnika. Lecimy. No dobra, niech będzie znowu D4. E6. C4. Skoczek, skoczek, koniec B4, hetmański jednak, a jednak nie hetmański, może być półsłowiańska, E3, roszada, wieża C1, nie, hetman C2, tutaj wieża D1 jest dobra. Okej, wieża D1, schemat grany często, jest takie posunięcie, okej, nie chcę grać tu, bo mi kopnie, mogę tak. Chodzi o to, żeby zyskać sobie czasu trochę. Dobra, A3. Bo jak mnie zbijesz, to nie będę musiał gońcem iść dwa razy. Tak i tak można próbować. A, w ten sposób. Dobra, C5. Na taki ruch oczywiście liczymy. Tu. D4 będziemy dochodzić też. Tutaj hetman. Mogę tak chyba w ogóle zagrać teraz. E5 nie ma. Skoczek tutaj będzie groźny, ale nie groźny, bo mam bicie tam, więc mogę sobie pozwolić na zrobienie roszady, czyli mam tempo więcej. I H3, żeby też gońca schować, bo skoczek na pewno będzie chciał mnie tu zaatakować. Znaczy teraz już może to nie mieć sensu, co nie? I sobie schowam tego gońca. Wszyscy szczęśliwi. Mogę wieżę E1, E4. E4 w zasadzie mogę już. Tu się szykujesz, ale jeszcze nie możesz. Gram wieżą. Ok, przeciwnik jest ścieśniony, że tak powiem. Ściśnięty. B4, A5, tam jakieś bicie, bicie tu i tam hetmana. Łapiemy? Nie, nie łapiemy przy tutaj, ale w jakiejś konfiguracji złapiemy. No zobaczymy. Dobra, czyli stoisz w miejscu. B4, wzmocnimy to. No i chyba tutaj teraz trzeba, no jakieś konkrety, chociaż skoczek E5 też mi się podoba, bo zawsze mam też F4, tu nie może, tu nie może. F4, F3, E4 może. Ha, widzicie, filunia. Nie dam ci tej przyjemności wymian. Nie będę w ogóle mu wymieniał figur. Do E4 chcę dojść.
Zagram tak i jeszcze dopieszczę ten ruch na e4. Tutaj atakujesz, no dobra. Zagram tak i tutaj. Tutaj możesz zbić, ok, ale wymiana gońca na skoczkę dla mnie jest fantastyczna, bo on nie będzie miał w ogóle czarnopolaka, więc ruch goniec h4 z zamiarem zbicia skoczka jest fatalne z punktu strategicznego. Dobra, ale teraz tak, czym zbić? Czy skoczkiem wejść tam, czy jednak pionkiem? Nie no, zbijemy pionkiem, bo zawsze mogę zagrać tak, przejść tu i tu. Tylko to się musi bronić, zawsze mam goniec f1 na chwilę jakby co, żeby bronić na d4. Skoczek F6, tak, skoczek tu, ja tu. Goniec zablokuje na chwilę, to też się nic nie dzieje, skoczek się właduje pięknie na D6. Chyba działa dobrze. Okej, okay. Prowokuje mnie do E5, no ale ja mimo wszystko tak gram. No dobra, i tutaj. Chociaż drugim skoczkiem też można było... Bez znaczenia, dla mnie ta wymiana i tak jest w porządku. No i teraz zmieniamy koncepcję gry. Tutaj będziesz chciał, to ja tak. Koncepcję gry zmieniam w taki sposób, że wieżę przestawię na wolną linię. I jeżeli skoczek odejdzie, no to chyba tutaj się władujemy. Bicie, on F5 będzie chciał grać. No dobra, skoczek na D6 od razu. Bicie to tym po prostu, dokładnie. E5 niegroźne, goniec białopolowy, ten kompletnie nie gra. Totalnie jest przeciwnik zamurowany. To tak można? A, tam chciałem zagrać, ale mi skoczek by zbił. No dobra, to chwila. Tu jest atak. Można tak, tak. Nie, tak to nie potworzę mu końca. Tutaj bicie, skoczek bije. Skoczek bije. No próbuję aktywności przeciwnik. Może tak w ogóle. Dajmy szacha z opcją taką, żeby przestawić tutaj gońca z hetmanem i grozić matem. A jak zbije tu, to wieża teraz odbije. Przepchanie nie działa. Dokładnie, wieża bije. Piękny pionek, skoczek wejdzie tu, a my się zaczęlimy na mata. Dobra, chyba skoczek E4, chyba tak, tutaj gońca na F5 nie ma. A, no to teraz mamy tutaj bicie. Teraz tutaj to mi to pasuje. W to mi graj. Wrócimy. Goniec tu, zastanawiam się nad biciem tym. Ale jeszcze chyba skoczkę sobie przerzucimy i tam już perfidnie będę groził biciem na F8. Więc tutaj się to będzie już dobrze trzymać. Goniec C4, bicie na F8. Nie, no od razu nie, ale zagramy sobie tak. Nie, no jest czas, pionek izolowany też. On ma pionki na białych polach, więc dla nas jest super, jeśli chodzi o końcówkę. Pionek D6 bardzo wysunięty w głąb obozu przeciwnika, więc on też ma problemy. Okej, gramy tak, bo on tutaj będzie się bronił też od mata. Jeżeli na przykład hetman, zawsze mam też król H2. Dobra, no i właśnie wymyśliłem ten król H2 od razu. Jakiś taki ruch może, zobaczymy, może tutaj. Jest przewaga w każdym razie duża. Tam się broni, więc na spokojnie tak. Na pewno jakieś tam lepsze ruchy w międzyczasie można wymyślać. No, gramy tutaj na 5 minut. No widział, przeciwnik widzi tego mata, się tam zaczęliśmy. Może zagrać tak. Jak on tutaj, no to my wtedy strzałkę i dajemy mata. Może i tak. Dobra, no to tak, myślę, że sprawa jest prosta. Gramy tutaj, chcemy wziąć pionka. Właśnie, słuchajcie, przechodzę też, jak mamy jakąś tam przewagę, to staramy się ją powoli, powoli powiększać. Nie, że od razu chcemy tam jakiegoś mata dawać. Oczywiście, jak będzie okazja, to tak. Ale powolutku można to też realizować. Mogę też zbić tu, tylko wymienię hetmany, ale też będzie na plus. No dobra, pionek więcej, tu groźby jakieś będą. No dla niego to troszkę uproszczenie, ale mimo wszystko jest wtopencja. No, musi to być wtopencja. Skoczek nie gra, może goniec tu.
Osłyszał, no. Tak? Niech będzie tak. Wybicie tutaj może się wiązać z takim biciem i tu. Goniec zostanie, muszę to przeliczyć. Ale to chyba działa, bo mogę zbić gońca. On mi zbije tu, ja tu, skoczek. Dobra, zbijamy tutaj. Król bezpieczny. Goniec nie może aktywnie pograć, zanim tutaj wieża dojdzie. Znaczy już zagrała tam, ale... Ja po prostu też wieżą mogę sobie zagrać. Tak, zwyczajnie. Zawsze do obrony przejdę w razie czego. A pionka przesuwam. Król musi uciekać, jasne. I chyba tak najprościej. Ok. Bardzo sprytnie, bo jeżeli tutaj, to on ma taki ruch. Też ma taki ruch, ale wtedy mam tu, 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 dobra. Tu, 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 a tutaj jeszcze jest. A to wtedy tak, tak, uciekam i doprowadzam, tak, ok, szach. Nie, nawet po takim ruchu mam taki od razu ruch. O, właśnie. Tak, bo jak jest wymiana, to król nie podejdzie na E7. No, to się dobrze ułożyło. Mamy to. Dwa poważne błędy. No właśnie. Szukamy dalej sobie przeciwnika. 2035 nasz ranking. No i lecimy. D4. No to co? Może królewsko-indyjską? London system. No to lecimy z C5. Ok. G6. Dobra, hetman A5, może E4 się pośpieszy. Znaczy, może hetman D2 zagrać też przecież. Okej, tutaj będziesz chciał zagrać. Dobra, goniec G7. Taki ruch grozi. Bardzo niebezpieczny. Sprostą szybko pułapeczką. No właśnie, i wrócił. Tu będziesz chciał zagrać, jasne. E4 będziesz chciał zagrać. Okej, robimy roszadę. Tak, zagrasz, to ucieknę po prostu. No E4, tak, tak, tak. No D6. Dobra, chyba taki ruch mam, mi się wydaje. Bo tam... Nie chcę tym hetmanem się plątać. Nie, dobra, nie będę nawet tego liczył. Nie chcę hetmanem się plątać. Gram E6 po prostu. Próbujemy rozbić tutaj centrum. Wieżą zagrać na E8. Bicie, bicie końcem. Okej, bicie końcem. I skoczek C6 wyprowadzamy. Jak tak, to tak. Pionek D6 nie jest tutaj taki istotny. On jest tutaj tym punktem niby słabym. Niektórzy by powiedzieli, że się boją się takiego pionka, bo zaraz go stracimy. Ale zawsze trzeba w tych schematach patrzeć na rozwój figur. Wracam hetmanem grzecznie tutaj. No jeżeli gonię C4, to... What? A co on zrobił? Stawił? No nie ma takiego ruchu. No to chyba mu się coś przewidziało w takim układzie, słuchajcie. Chyba mu się coś przewidziało. Mamy to. Mamy figurę więcej. Mówiłem o tym, że rozwój figur jest bardzo ważny. Rozwój figur. No dobra, to teraz zwolnimy sobie tutaj pionka za friko i czy z wszystkich zmian. No zobaczcie, te gońce, cudowne. Dokładnie. Jest zwycięstwo bardzo szybkie. Moi drodzy, to by było na dzisiaj chyba tyle ze Speedruna 5.0. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No i co? Do następnego razu. Cześć.